mamy szczególny duet. Panią Jolantę Filipowicz i pana Lesława Gaszczyńskiego. Pani Jolanta Filipowicz pokazuje swoją twórczość już po raz drugi. Po raz pierwszy to było 2 lata temu, natomiast prezentowane dzisiaj prace są zupełnie nowymi kompozycjami. Pan Lesław Kasprzycki, no proszę Państwa, po raz trzeci gości w naszej galerii. Rozpoczął od 2003 roku, następna była, proszę mi przypomnieć, w 12, no i teraz dzisiaj. Taka trochę budowa pierścieniowa, bo to była pierwsza wystawa, którą organizowałam, organizowaliśmy wspólnie. No a tutaj muszę się przyznać dzisiaj, że to jest właśnie ostatnia. Mówić o panu Lesławie, o jego twórczości, wydaje mi się, no, nawet takim lekkim nietaktem, bo wszyscy państwo znają. Natomiast za każdym razem również te techniki u pana się zmieniają. Jest coś innego i państwo z pewnością jako wnikliwi obserwatorzy to dostrzegą. Ja z tego powodu, że to jest ostatnia wystawa w tej galerii, w tym budynku, chciałabym serdecznie i pani Jolancie za to, że i pokazywała twórczość swoją i jednocześnie związała się z biblioteką w taki sposób, serdecznie podziękować, pogratulować, życzyć weny twórczej, dalej takiej benedyktyńskiej wręcz precyzji i aby coraz więcej pomysłów przychodziło do głowy i żeby sprawiały te prace pani nadal tak wielką radość. Bardzo dziękujemy. A o panu Lesławie chciałabym dodać jeszcze jedno. Mnóstwo konkursów plastycznych, wystaw. No nie miałoby racji bytu bez wsparcia pana Lesława, który jest również pedagogiem. I tak jak on potrafił, szczególnie w stosunku do dzieci, okazać życzliwość, takie bardzo z wrodzonym sobie taktem, kulturą przekazywać te uwagi, to sądzę, że jeśli zrodzą się jakieś takie talenty, to na pewno będzie w tym duża pana zasługa. Także bardzo, bardzo dziękuję za to, że stał się pan częścią naszej biblioteki, podobnie jak i pani Jola. Serdeczne podziękowania. Nasza biblioteka znana jest z tego, że nie ogranicza się tylko do tych czynności bibliotecznych w sensie stricte, ale jest no, swoistym miejscem, w którym można zobaczyć takie piękne prace jak dzisiaj. Ja przeżywam taki w pewnym sensie dualizm tożsamościowy, bo z jednej strony reprezentuję tutaj władze miasta, pana prezydenta Piotra Romana. Nie wiem, co mogę prosić. Dla mojej małżonki, kochanie, chyba ten jest ładniejszy. Dziękuję państwu za to, że jesteście dzisiaj z nami. I pani dyrektor, i całemu temu wspaniałemu gronu, które tutaj rzeczywiście robi coś ponad to, co zwykle kojarzy się z biblioteką i to w sposób znaczący. Dziękuję.